Hej wszystkim, z tej strony Soul, a to jest prezentacja mojego miasta w SimCity. Jest to jedno z wielu moich miast, które wam pokażę, tak więc przygotujcie się na kilka kolejnych odcinków, bo miast miałem kilka. To jest jedno z moich ostatnich miast, teraz macie na nie rzut, ale pokażmy sobie okolice, bo to jest ważne. To jest mapka, na której gra 7 graczy i oni są połączeni drogą. To jest moim zdaniem jedna z lepszych map, ponieważ wszyscy mogą ze sobą wymieniać się surowcami, pieniędzmi i tak dalej. I to bardzo tutaj pomaga. Ten teren, który ja zająłem, słynie ze złóż naturalnych rudy i węgla. Ja to wykorzystałem i zbudowałem tutaj na tym swój przemysł. Jak widzicie, mam minus 60 tysięcy kasy, a jednak 21 milionów już zarobiłem. Szybko postaram się przez to miasto przelecieć, żeby was nie zanudzać. Mam nadzieję, że zajmie mi to około, nie wiem, 5 minut. No bo cóż tu więcej można powiedzieć o takim mieście, opowiem wam po prostu, jak ono funkcjonuje. Pierwsza sprawa, ruda, tak? Mam tu kilka kopalń. Jedna kopalnia, druga kopalnia. Są kopalnie węgla na szczycie. Tu też była kopalnia, ale się skończyła. Tu jest jeszcze jedna kopalnia. Plus huty. Jedna, druga, trzecia. Trzy huty, które produkują stop. Przyspieszmy sobie trochę czas. Trzy huty, które produkują stop. Nie mam wydobywanego ropy. Mam za to produkowaną elektronikę, bo stwierdziłem, że elektronika mi będzie niezbędna. Znaczy, a tu mam akurat handel. Mam port handlowy i składy, które mi kupują plastik, ponieważ wożenie plastiku portem handlowym, który jednocześnie ma podpięcie pod pociąg, nie jest zbyt szybki. Wolę mieć ten plastik składami kupowany. Mam też fabryki procesorów i chyba trzy fabryki, jeśli się nie mylę. Raz... Dwa, dokładnie tak, trzy fabryki telewizorów i trzy fabryki procesorów. To mi daje bardzo duży zarobek, jak widzicie, jestem ciągle na plusie, to się sprzedaje, wszystko statkami płynie i tak dalej. To miasto jest bardzo ciekawe z tego względu, jak rozwiązałem tutaj komunikację. Komunikacja jest moim zdaniem świetnie rozwiązana, znaczy jedne z lepszych połączeń komunikacyjnych, jakie w swoich miastach zbudowałem, ponieważ to jest moje ostatnie miasto. Tak więc można się spodziewać, że będzie ono takie jakby, już będę nauczony doświadczeniem. Pierwsze tak, autobusy układają się tutaj w takie kręgi, oczywiście wszystkie przystanki tylko po jednej stronie ulicy, żeby nie musiały zawracać. Trochę tych autobusów jest za dużo, ale to nie przeszkadza, przynajmniej w tym mieście. One sobie jeżdżą, ludzi zabierają, czas oczekiwania 13 minut. Tu mi się niestety coś z tramwajami ostatnio pochrzaniło, bo tramwaje były też coś koło 15 minut, a teraz zaczęły jakoś dziwnie krążyć i ten czas oczekiwania jest dłuższy, nie mam pojęcia czemu. Tramwaje też poruszają się po ścieżkach, po drogach szerokich, które są wokół miasta. One są też pod górami, tu jest jedna i tu jest druga pod górą, tak? Żeby mogły się tutaj pojazdy poruszać. Są też pociągi. Pociąg, najlepsza sprawa, jaką możecie w mieście zrobić, to jest pociąg przez centrum miasta, który zabiera ludzi. Pociągi naprawdę transportują dużą liczbę osób. U mnie może nie tak dużą, dlatego że mieszkańców mam mało, ale standardowo bardzo dużo osób pociągami może jeździć. O, tutaj jest pociąg Roka, właśnie jedzie. Statków niestety nie mam, bo mi się już nie zmieściły. No i oczywiście samoloty rozbudowałem na maksa, bo kto bogatemu zabroni. Oczywiście nie było to kompletnie do niczego potrzebne, ponieważ nie mam ani turystów, ani jakichś innych przybyszów. Zauważcie sobie, upiększyłem sobie trochę miasto, budując tutaj mosty takie. Jakby ktoś nie wiedział, jak się buduje mosty, to po pierwsze trzeba mieć górkę wysoką, zbudować most, a po drugie najechać na niego przyciskiem ulepszenia drogi i tu zbudować go jako most wiszący. Tu są jakieś glicze graficzne w powietrzu, które nie wiem, przed chwilą ich nie było, powstały po prostu. Dwa wieżowce bogate, handlowe, niestety teren jest bardzo zatruty, pokazuję wam spaliny. Te spaliny oczywiście wszystkie wędrują sobie tutaj z tej kopalni rudy. No i z tych fabryk, które to porozstawiam, tak więc mieszkańcy są zatruci, ale bogaci przynajmniej, więc kasy jest dużo. Przestępczość nie za duża, praktycznie prawie żadna. Problemy zdrowotne z tego smrodu oczywiście, pożarów nie ma. Takie oto miasto sobie zbudowałem. I myślę, że tyle. To nie ma co przedłużać, po prostu nie ma co przedłużać. Macie pytania do tego miasta, zadawajcie je w komentarzach. Ja na nie chętnie odpowiem, jeśli chcecie się to coś dowiedzieć. A tymczasem będę już znikał w kolejne miasta wkrótce pojawią się na moim kanale. Tyle, o niczym nie zapomniałem. Małe problemy ze ściekami, ponieważ wszędzie, gdzie są górki, każdy teren, który ma górki, ma na nim są problemy
z terenem. Po prostu jest za mało terenów do budowy. Jeszcze wam pokażę, jak są dzielnice rozwiązane. Tu jest trochę industrialny, ale praktycznie one nic nie zarabiają, bo ja podatki wszystkie wyzerowałem. Tak więc tu nic nie zarabia, industrialne są, tylko mieszkalne są potrzebne, żeby byli pracownicy. I oczywiście szkoły, żeby mogli pracować w tych fabrykach. To by było na tyle z mojego miasta. Są Shiby Górne. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia, pa pa!